W polskim sporcie istnieją dwie kasty. Ta rządząca, którym należy się wszystko, i ta, która organizuje realnie sport, czyli trenerzy, fizjoterapeuci, lekarze, którzy obsługują ekipy sportowe, sami sportowcy na końcu, którym się nic nie należy, albo którzy się mają cieszyć z tego, co z pańskiego stołu im skapnie. Nigdzie nie było widać tego lepiej jak na Igrzyskach Olimpijskich. Jak państwo wiecie, ja zwróciłem się do Polskiego Komitetu Olimpijskiego i do Polskich Związków Sportowych o szczegółowe informacje, kto i w jakim charakterze przebywał na Igrzyskach. W tej chwili spłynęło do mnie, termin jest do końca dzisiejszego dnia. Rozumiem, że dałem tylko dwa dni. W sposób świadomy dałem tylko dwa dni. Chciałem tę informację uzyskać z jednej strony jak najszybciej, bo wiem, że opinia publiczna tymi informacjami jest zainteresowana. Ale chciałem też nie dać czasu na to, żeby te papiery się jakoś cudownie zmieniały. A że się potrafią cudownie zmieniać, to widzimy przy kwestii tej, którą ujawniono wczoraj, kiedy Saloniki, terminal VIP-owski na Okęciu w ciągu dnia najpierw jest PKO-owski, potem zaczyna być prywatny, nie wiadomo o co chodzi. Mam takie poczucie, że tam przy tych dokumentach się różne cuda mogą dziać, więc poprosiłem o bardzo krótkie terminy. Ja już wiele takich wniosków do mnie spłynęło. Mam wiedzę na godzinę 11 dzisiaj. Ponad połowa związków już mi te informacje przekazała. I ja częściowo te informacje znam i one potwierdzają to, co ja widziałem w Paryżu. Prezesi związków w Hajacie. Cena hotelu powyżej 4000 zł. Nie chcę euro przeliczać. 4000 euro, 4000 zł, ponad 1000 euro za noc z osobami towarzyszącymi. A lekarze, na przykład pan doktor Zając, który opiekował się polskimi siatkarzami, polskimi siatkarkami, fizjoterapeuci, siatkarzy, w domu pielgrzyma za 48 euro. Ja to widziałem na własne oczy. Czekałem do końca igrzysk, bo uważałem, że w trakcie igrzysk nie można podgrzewać atmosfery, a tak naprawdę odwracać uwagi od sportowców, którzy każdego dnia startują. Ale sami sportowcy nie wytrzymywali w wielu przypadkach, jak państwo słyszeli. Proszę mi wierzyć, że tych sygnałów o nieprawidłowościach, które do mnie docierały, było znacznie więcej niż to, co wie dzisiaj opinia publiczna. I chciałbym każdego sportowca, każdego trenera, a były takie przypadki, trenerów prowadzących zawodników, którzy musieli sobie kupować sami bilety na zawody po to, żeby móc wspierać swojego zawodnika lub swoją zawodniczkę. Ja naprawdę, uwierzcie mi, przeżywałem to podobnie jak chyba w tej chwili. Ja wielu tych ludzi znam. Ci ludzie prosili mnie o wsparcie. Ja nie mogłem trenerowi kupić biletu, bo nie mam takiej możliwości. Ministerstwo Sportu nie może, tak mówi ustawa, nie może finansować udziału na samych igrzyskach, bo prawo, zresztą stało się to na wniosek Polskiego Komitetu Olimpijskiego, gwarantowało, że na samych igrzyskach finansować może tylko Polski Komitet Olimpijski. Ministerstwo robić tego nie może. Ja odbierałem telefony od trenerów, którzy prosili mnie, czy nie mógłbym im kupić biletu, czy ministerstwo nie mogłoby im kupić biletu, bo oni chcą stać na stadionie lekkoatletycznym, na sali szermierczej, koło swojej zawodniczki czy swojego zawodnika, bo ci zawodnicy potrzebują porady, zwrócenia uwagi na błąd techniczny. Oni są do tego przyzwyczajeni, bo na każdych innych zawodach oni to mają. Tutaj tego nie mieli. I Ja nie mam pretensji o przepisy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który reglamentuje liczbę osób, które są na zawodach. Ale tam są wielkie areny. I nie było żadnego powodu, dla którego trener musi te bilety kupić sam, a nie mógłby tego kosztu ponieść Polski Komitet Olimpijski, który w tym samym czasie stać go na to, żeby właściwie wszystkim prezesom zaprosić ich z osobami towarzyszącymi i kupować hotele, które kosztowały tyle, ile wspomniałem. Są związki sportowe, olimpijskie, które, tak jak każdy inny, korzystają z pieniędzy Ministerstwa Sportu na cały program przygotowań olimpijskich. Finansowane są te związki,
sportowcy, przez cały okres pomiędzy igrzyskami, przez ministerstwo, a na końcu nie uzyskują żadnej kwalifikacji. I to jest powód do poważnego zastanowienia się nad tym, jak realizowany jest program przygotowań, skoro na końcu żaden sportowiec nawet kwalifikacji nie uzyskuje. Ja wiem, że to nie jest łatwe, bo na igrzyska są naprawdę najlepsi, ale to jest powód do poważnego zastanowienia. Ale czuję głęboki smutek, albo wręcz coś, co nazwałbym złością, kiedy okazuje się, że Ministerstwo Sportu, państwo, podatnicy przez 4 lata finansują program przygotowań do igrzysk. Żaden zawodnik, żadna zawodniczka w danej dyscyplinie sportu nie jedzie na igrzyska, a jedynym reprezentantem na igrzyskach jest prezes z wiceprezesem, z osobą towarzyszącą. Gdybym ja był prezesem związku i żaden mój zawodnik ani zawodniczka nie zakwalifikowałaby się na igrzyska, zadałbym sobie pytanie, to w jakim charakterze ja tam jadę? Po co ja tam jadę? Dlaczego mam obciążać kosztami państwo za to? I nie jest żadnym usprawiedliwieniem, że to nie ministerstwo za to płaci, a na przykład spółka Skarbu Państwa, która finansuje w ten sposób PKOL. To jest pytanie do zarządzających PKOL-em. Ale kwintesencją tego są właśnie te przejścia na lotnisku na Okęciu. Bo umowa została podpisana między polskimi portami lotniczymi a Polskim Komitetem Olimpijskim po to, żeby sportowcy mogli przejść w komfortowych warunkach. Żeby, co nie jest łatwe, to jest może czasami przyjemne, że fani spotykają, kibice spotykają zawodników na, jak jadą na igrzyska, czy jak wracają z igrzyska. Ale to rodzi kłopoty logistyczne, widziałem to. Kibice chcą za wszelką cenę dotrzeć do sportowców. Ale też chodzi o zapewnienie pewnego komfortu, jak oni jadą. A na końcu się okazuje, że żaden sportowiec z tego nie korzystał, tylko korzystał prezes, wiceprezesi, rodziny. To jest dokładnie to, co... To jest szczyt tego, co, jak ten sport, jak te związki funkcjonują, mówię to z przykrością, do samego dołu. I ja nie chcę zostawić złudzeń wszystkim, którzy się do tego przyczynili. My poznamy, jeśli ktoś będzie próbował przed nami to ukryć, ja wstrzymam wszystkie płatności, które ode mnie zależą, do czasu ujawnienia pełnej informacji w tym zakresie. Ja potrzebuję tak naprawdę informacji o tym, kto pojechał i ile to kosztowało, po to, żeby zobaczyć, kto nie pojechał. Albo kto musiał z prywatnych pieniędzy zapłacić za to, żeby wspierać swoich zawodników. Bo to jest kluczowe.